Siemanko, wiem, że jest późno, ale godzinę temu został dodany film na kanał Call of Dragons, więc postanowiłem, że go sobie obejrzymy. Może znajdziemy coś w nim ciekawego. Może całego nie będę oglądał, żeby nie dostać jakichś strajków, jak może nawet bana. Kto wie. Wiem, że jest prawo cytatu, ale jak ono dokładnie działa? Działa ono tak, że jeśli komuś się opłaca, to prawo cytatu działa. Natomiast jeśli się komuś to nie opłaca, to żadne prawo cytatu ci nie pomoże. Dlatego zerknijmy sobie na szybko, co tutaj jest ciekawego. Tak wygląda zamienianie skilli u bohaterów. Niestety nie wiemy dokładnie, czy każdy bohater będzie mógł zamienić umiejętność od każdego bohatera, czy będzie to na zasadzie bohaterowie od piechoty dla bohaterów od piechoty. Tego nam w tym filmie nie mówią. It will allow your heroes to learn other heroes' skills to replace their own and combine their abilities. And we have new season buildings. Alliance Siege Bastions can attack other Alliance. Nowy budynek, który będzie działał tak jak wieża. Tak jak mówiłem zresztą w poprzednim filmie, nie myliłem się co do tego. Chyba oglądałem kilka filmów innych twórców i sposób, w jaki ja to sobie wyobraziłem, jest najbliższy prawdy. Czyli będzie to budynek taki jak wieża, który będzie mógł dać teren, ale będziemy mogli w nim rozmieszczać nasze jednostki. No i ten budynek oczywiście będzie mógł atakować budynki przeciwników. A teraz przed oczami mamy trzy etapy pre-KVK. W pierwszym etapie będziemy walczyli z trollami cienia. A w drugim etapie będziemy szkolili jednostki. No a w trzecim etapie będziemy wysyłać surowce na straty, żeby zyskać jakieś punkty. Where you would need to fight the Darklings, train legions, and donate your resources. This section will grant. Coś ciekawego tutaj widziałem. No oczywiście deweloperzy nie przepuściliby takiej okazji, żeby nie można było donatować za pomocą gemów. Wieloryby na pewno będą miały okazję się wykazać. Nie znamy jeszcze bonusów, czy ta gra będzie warta świeczki za wyższe miejsce, ale na pewno to będzie walka portfeli, a przede wszystkim walka ego versus ego. Przejdźmy sobie dalej. Eventy jak eventy, wszystkie są podobne. Mało interesujące. Powiem tak, no z tym behemotem to ja mogę takich behemotów stworzyć 20 na raz. No nie mogę, no zawiodłem się tym behemotem, tak konkretnie się zawiodłem. Ale cóż zrobić? Nic nie zrobimy. Natomiast jest sekcja nowych bohaterów, których sobie na szybko przejrzymy. New cavalry heroes are here. Welcome Urak and Tobin to the CAV team. Urak will be away. Umiejętność pierwsza. 1700 współczynnika obrażeń oraz 400 współczynnika obrażeń do dwóch wrogich legionów w pobliżu. No taki troszkę bakar na sterydach, umówmy się. Druga umiejętność, podczas marszu mamy 10% zmniejszone obrażenia. Ponadto mamy plus 10% do wszystkich zadawanych obrażeń. Przyjemny, tankowny, mocny, wydaje się mocny. W ogóle to tak jakby piechota. On mi wygląda jak piechota, to jest bohater do kawalerii. Aż całkiem o tym zapomniałem. A to też by było dobre dla oczywiście piechoty umiejętność. The Lucky Spin and Wheel of Destiny events. And Tobin from the. No i szybko przelecieli. Nie wiem, czy tutaj zobaczymy, coś jeszcze jest. Są. Urak will be available from the Lucky Spin. Umiejętność trzecia. Wszystkie jednostki kawalerii w Legionie Uraga zyskują 10% prędkości marszu oraz 30% ataku fizycznego. Też spoko. No i czwarta umiejętność, Legion Uraga pomija 10% HP wroga oraz zyskuje prędkość akumulacji szału o 10%. A na przebudzeniu? Na przebudzeniu ma 1700 współczynnika obrażeń i 400 dwóm pobocznym legionom. A normalnie jego pierwsza umiejętność bije za 1600, no i po 300 współczynnika obrażeń dwóm legionom w pobliżu.
No, mamy tutaj chyba króla obrażeń w tym momencie. 1700 obrażeń na przebudzeniu. Największe obrażenia w grze. Na pewno się przyda dla kawalerii, ale czy zmieni on jakoś metę, że kawaleria będzie grywalna? No, kawaleria nadal będzie w swojej niszy, tak jak jest. Po prostu będą mieli jeszcze lepszego bohatera. Ale tak jak mówię, bohater sam jest naprawdę mocny, tylko problem bohaterów od kawalerii jest kawaleria. Zobaczmy sobie drugiego bohatera. No i szybko, tutaj przeleciało. Klatka po klatce. Nasz Tobin to chyba też będzie na przebudzeniu. Ma 1600 współczynnika obrażeń. Sporo. Oraz po wpadnięciu w szał, Legion Tobina zyskuje minus 30% od legionów dystansowych na 5 sekund. No, powiem wam, że to ciekawie wygląda. Naprawdę to wygląda ciekawie. To jest już taki... No nie wiem, taka piechota, szybka piechota na sterydach. Powiem wam, że wizualnie bardzo mi się podoba. A sama redukcja obrażeń o 30% też jest naprawdę niezła. Ale zobaczmy dalej, co on tam tutaj sobą będzie reprezentował. Druga umiejętność Tobina jest pod rally, jak z tego co widzimy. Mamy 50% szansy na redukcję wszystkich obrażeń o 20% na 5 sekund. Efekt może być wywołany raz na 8 sekund. Pytanie, co ten efekt triggeruje, że tak powiem. When launching a rally? Albo nie rozumiem tej umiejętności, w jaki sposób ona działa, albo mamy 50% szansy na to, że przy zakładaniu rally mamy 50% szansy na tą redukcję obrażeń? Nie wiem, nie powiem wam. Szczerze, dosyć dziwnie to jest opisane, no. Nie wierzę w to, że mamy tylko na samym starcie te szanse. Jakby... nie może tak być. Nie wiem szczerze, jak to ma działać. Naprawdę jest to napisane dziwnie. Zobaczmy umiejętność trzecią. Wszystkie jednostki kawalerii w Legionie Tobina zyskują 20% HP i 10% ataku fizycznego. Okej, spoko. Czwarta umiejętność. Zadajemy o 20% więcej obrażeń od umiejętności bohatera, który jest przed nami. Oraz zyskujemy 10% więcej kontrataku na legiony za nami. Ciekawe, ale wydaje mi się, że jest to dosyć mało praktyczne, szczególnie ten kontratak. Na przebudzenie działa w ten sposób, że jeśli w Legionie Tobina bohater, czyli jego zastępca albo przywódca, używa umiejętności wpadania w szał, zadaje o 20% więcej obrażeń, kiedy celem jest Legion dystansowy, czyli strzelcy albo łucznicy, ewentualnie kawaleria elfów, a kiedy celem jest Legion walczący wręcz, obrywamy mniej obrażeń o 15% przez 5 sekund. Oczywiście wszystko po wpadnięciu w szał. Ten Tobin wydaje się ciekawy, tak powiem, tylko ta trzecia umiejętność, jak dobrze pamiętam? Nie, to jest druga umiejętność. Druga umiejętność jest taka dla mnie niejasna, ale zobaczymy. Na pewno ciekawi bohaterowie. Bohaterowie spoko, ale to nie kwestia bohaterów. Naprawdę... Redukcję obrażeń od jednostek dystansowych to powinna dostać kawaleria sama w sobie, jeśli chcemy dać jej jakąś wartość w wojnach, bo tak to naprawdę za wiele się nie zmieni. Jeśli chodzi o jeźdźców Wyvern, to nie wydaje mi się, żeby ich atak został zwiększony. Dostali jedynie atakowanie budynków z dystansu, no i 30% szansy podczas przeprowadzania normalnego ataku na 2% HP oraz 6% obrażeń od normalnego ataku na 3 sekundy, jeśli Legion składa się tylko i wyłącznie z jeźdźców Wyvern. Być może prędkość marszu została zwiększona. Zaraz to sprawdzę. Normalna prędkość marszu strzelców to 130. Podejrzewam, że worków jest tak samo i tak samo pewnie jest w przypadku jeźdźców Wyvern. Co by oznaczało, że dostaliśmy 8 jednostek prędkości. Przemilczę ten buff. Szczerze, przemilczymy ten buff, przejdźmy dalej. O, coś było o orłach. Pięknie wyglądają. Jedyny plus tego. No i zadajemy 10% więcej obrażeń, jeśli w pobliżu nie ma przyjacielskich legionów. Mam nadzieję, że nie liczy to naszych legionów.
Leczenie też w końcu wydaje się być dobrze zrobione. Będziemy sobie zaznaczali, które jednostki chcemy leczyć. Spoko. No dobra, dalej nie ma nic, co by nas interesowało. Także... So that's it for today's update video. Ja też będę się tu z wami żegnał. Trzymajcie się. Elo.